Tradycyjnie początkiem lipca w Nowym Sączu obchodzone są imieniny miasta. W tym roku jednak nie wszyscy mieszkańcy będą mogli wziąć udział w imprezie. W latach ubiegłych na wszystkie organizowane w ramach tego święta imprezy wstęp był wolny. W tym roku będzie inaczej. Za udział w koncertach trzeba będzie zapłacić. Wprowadzenie opłat za bilety było konieczne, tak przynajmniej w wypowiedzi dla radia RDN Nowy Sącz przekonywał dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Benedykt Polański, z racji tego, że Rada Miasta zaopiniowała negatywnie przyznanie budżetu na promocję miasta. W tej chwili wynosi on 0 zł i nie ma szans na zorganizowanie koncertów za darmo. I jak dodaje dyrektor, liczymy, że hojność i frekwencja Sądeczan wspomoże nasze działania. W tym roku główną gwiazdą imienin miasta ma być zespół Wilki. Na scenie w Parku Strzeleckim będzie także można obejrzeć i wysłuchać zwycięzcę tegorocznej edycji Szansy na Sukces Tomasza Bulzaka, któremu towarzyszyć będzie kwartet galicyjski. Posiadacze karty nowosądeczanina mogą liczyć na 50% zniżkę przy zakupie biletów.